Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego 60 Seconds. Zostaw w tym momencie łapkę w górę. Zrób to right fucking now. Czy ja nie jestem troszkę zbyt jasny? Tu mi się tak słońce odbija, że cały pokój promienieje. Dzień dobry, witam was. Pod poprzednim odcinkiem zrobiliście 21,5 tysiąca łapek w górę. To bardzo dobry wynik. Zróbmy tyle samo pod tym. Teraz klikaj. Raz, dwa, jeżeli chcesz być na bieżąco i nie przegapić kolejnych odcinków 60 Seconds, to zasubskrybuj kanał, a najlepiej kliknij sobie w dzwoneczek. Co za challenge, co za challenge, co za challenge na dziś? Już wam mówię, bo przypominam, że w komentarzach możecie proponować challenge, które będziemy rozgrywać w ramach naszej serii 60 Seconds, a dzisiaj został wybrany challenge użytkownika Dekordax. Powiększymy go sobie, żeby lepiej przeczytać. Babciu, dlaczego masz taki duży challenge? Żeby cię lepiej... nie wiem, przetrwać. Coś tam. Gimper challenge. Bierzesz wszystkich oprócz Timiego, bo ma bana na hajsownikach. Ted, jako gimper cały czas siedzi w schronie i codziennie je i pije, bo robi masę na siłownię. Trzeba pić dużo wody i trzeba jeść dużo mięsa. Na każdą wyprawę, kiedy może, chodzi Dolores. Bierzesz wszystkie rzeczy, w które można grać, bo musisz mieć co nagrywać. Szachy, karty itd. Gdy Ted jest sam w schronie, nie otwiera nikomu. Średni poziom trudności, miłej zabawy. Dobra, dajmy sobie do takiego rozmiaru i zagramy sobie zbieractwo. No dzień dobry, kolejny już odcinek 60 Seconds. Słuchajcie, średni poziom trudności. Tak, ja sobie dam to tak tutaj, żebym ja widział to. Czyli tak, biorę wszystkich poza Timim. Biorę wszystkich poza Timim i muszę wziąć rzeczy do nagrywania, bo to jest Gimper Challenge i będziemy w naszym schronie nagrywać filmiczki na YouTube. Dobrze, spokojnie, zrobimy to. Damy radę, jesteśmy dobrym YouTuberem, prawda? Czyli bierzemy dwie baby tylko ze sobą. Bierzemy, dobra, ciebie Timi nie biorę, ale stoisz mi na drodze do warca, stary. Więc powiem ci, że trochę przypał ogólnie. Dobra, zrobimy tak, zacznijmy od warca. Dobra, let's play warcaby. Here comes trouble. Pyk. Dobra, let's play, myślę też, kurde, water challenge. Woda challenge. Tak jest, to jest ważne. Dobra, bierzemy. Dalej, apteczka to jest w grach przedmiot bardzo ważny, więc się przyda. Latarka do grania w Outlasta, proszę bardzo. Niech będzie. Mary Jane, oczywiście jedzenie jest bardzo ważne, jak się siedzi w schronie. Tutaj mamy, proszę bardzo, Wolfensteina, The Forest. To są dobre gierki do nagrywania. Jak najbardziej. To jest walizka, co może? Walizka to jest na pewno walizka pełna gier. Słuchajcie, jestem absolutnie przekonany, że jest to walizka pełna gier. Granie w mapę, to jest też ważne. Hearts of Iron, jak najbardziej na propsie. Lubimy grać w mapę. Call of Duty tutaj jakieś, więc Call of Duty też sobie zgarniemy. A czy jest radio do grania w 60 Seconds, żeby dać się uratować? Jest i radio z 60 Seconds, nasza ulubiona gra, jak pamiętamy. Dobra, wezmę jeszcze jedną wodę. Jeszcze! Jestem, ale mam chyba bardzo mało jedzenia ogólnie. Szachy, karty, kart nie mam, kurde. Ale mam trochę tych gierek ciekawych. W sumie każdy przedmiot można pod jakąś grę podciągnąć. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem w takim razie, nie szkodzi. Wspominałem, że zrobiliście dużo lajków, zróbcie jeszcze więcej. Dobra, okej, okay. Jest spoko. O nie, nie mam jedzenia prawie. Dobra, to teraz tak. Ted jako gimper cały czas siedzi w schronie, codziennie je i pije. Na każdą wyprawę chodzi Dolores. No kurde, to mnie załatwić, bo tak to bym Teda wysłał. Gdy Ted jest sam w schronie, nie otwiera nikomu. Średni poziom trudności. Dobra, będzie bardzo trudno i od razu wysyłamy Dolores na wyprawę pierwszego dnia. Plus jedna ten, plus naboje. Dobra, od razu tak, czyli Ted codziennie je i pije. Od razu za chwilę przygotowujemy pierwszą wyprawę i od razu wysyłamy Dolores, bo trzeba jak najszybciej jedzenie, bo będzie przypał, będzie tak duży przypał po prostu. Za chwilę z tym Tedem, który codziennie wpierdziela. To jest najtrudniejszy condition do spełnienia, przygotować. Przez kilka ostatnich godzin trzeba weterze, potrzebujemy nowych wiadomości, potrzebujemy muzyki. Dobra, Gimpson, dawaj, zarapuj coś. Teraz Gimpson od CS-ie, czyli wszystko gra. Wpierdalam się do mainstreamu jak na bombsite'a. Dawaj, dawaj. Ta! Ta! Dobra, Dolores, out. Bierzesz, słuchaj, maskę BDSM i ruszasz, nie ma takiej opcji. Faktycznie jestem delikatnie zbyt jasny, bo słońce wyszło. To jest problem nagrywania mój aktualny, że ustalam jakiś poziom światła i potem zaczyna światło świecić. Dobra, teraz tylko łeb, uwaga. Oj, a dobra, już się odtegowało. Dobra, poszła Dolores. Ekwipunek, spoko. Tedzik jedz, ty na razie pij. Bo wody mamy dużo, to spoko. W sensie Ted zaraz zmarnuje nam całe jedzenie, więc trzeba Mary Jane dać jeść już teraz. Szczerze mówiąc, nie widzę tu zbyt dużo szansy na uratowanie nas.
biorąc pod uwagę tempo, w jakim ten wariat, kurde, to wpierdziela, więc dajmy Mary Jane zupę, żeby ona coś zjadła chociaż przed tym. O kurna, ale słońce się uaktywniło, zaraz trzeba patrzeć, czy białe plamy na kamerce nie wyjdą. Ten profesjonalny youtuber z profesjonalnym studiem, prawda? Już niedługo nad studiem sobie pracuje pomału, więc spoko. Co to jest? W radiu wspominając o tym, że wojsko zrzuciło. No nie, Dolores to wzięła. Najgorzej. Tak nie powinno być. Dzień siód. O! Gdzie jest, gdzie masz jedzenie? Ty tępa piczo. Co przyniosłaś? 3 wody. Po co nam woda? Mamy tyle wody. Ja pierdzielę, nie mamy już jedzenia. Przygotuję ekspedycję. Od momentu zejścia do bunkru wciąż nie daje nam spokoju zagadka tych drugich drzwi. Dobra, idziemy tam z latarką, nie ma innej opcji. Outlast. Nagrywamy Outlasta, Gimpson. Gimpsoniowie. Super, no to ogólnie nie mamy jedzenia. Dumni z siebie? Natychmiast ekspedycja. Weź walizkę i przynieś dużo rzeczy. Przynieś mi jedzenie, Marianne. Marianne, kurde, musisz przynieść tyle żarcia, bo popadamy tutaj z głodu, nie ma opcji. Co to jest za chory challenge w ogóle? Głód, zmęczenie, Dolores. Dobra, ty musisz dostać maksa tego, co mamy. W tej sporej kałuży wcześniej tam nie było. Dobra, powódź, bierzemy radio ze sobą. Bez mapy można przeżyć, bez radia nie. Ale nawet jak mamy radio, to wojsko często będzie potrzebować mapy. O, ja nie mam bardzo ważnej rzeczy. Nie mam poradnika młodego skauta. Dolores, wygłodzenie, cudownie. Dobra, dajmy jej co mamy. Nie wiem, czy jej dawać apteczkę, chyba nie. I tak zdechnie. Nie mam jedzenia i ona padnie z wygłodzenia. Więc nie ma sensu jej leczyć apteczką. No właśnie, to było oczywiste. Dolores odważnie stawiła czoło głodowi. Niestety, Ted wpierdolił wszystko. Dumny jesteś, gruba się z siebie? Ty kurde, pajacu. Nie, no i ocipiam, co to ma znaczyć w ogóle? Gimper, ja rozumiem, że tutaj nagrywasz filmiki, to jest performance artystyczny and stuff, ale kurde, nie gadaj ze skarpetą. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to absolutnie, w którą stronę idzie ten challenge. Martwię się, że on się skończy bardzo źle. To radio bardzo dziwnie gra. Dobra. Gimpson Maxa. Zapewne dysponują jakimiś. Nawet nie podle w ruinach dumy starców chowa się grupa emerytów. Tak, idziemy. To nie jest otwieranie komuś, tylko to jest wypad na emerytów. Robimy to. Potrzebujemy czegokolwiek. Wróciła jeszcze Mary Jane. O, mamy jedną puszkę zupy. Nie, no szał pędzla. Powiem tak. Super. Mary Jane wróciła z jedną zupą. No, poradnik skauta. A, no i mnóstwo wody. Wspaniale. Dobra. Dostań ty Maxa, ty dostań wodę. Nie no, ale ona na momencie zje tę zupę przecież, no to po co ona tu jest? Ja pierdzielę, ty grubasie. Nie mogę Teda wysłać na ekspedycję. Na każdą wyprawę, kiedy może, chodzi Dolores. A jak nie może, to już może każdy wychodzić. Dobra, to wysyłamy Teda, nie ma opcji. Przygotuj na ekspedycję, to jest jedna szansa na przeżycie. Ujebać nogę, nie, kurde. No nie, dałem ciała. Ale dobra, i tak zużywamy apteczkę, więc spoko. A Ted może wyjść na ekspedycję bez Mary Jane? Mary Jane jak zostanie w schronie, to tak trochę przypał będzie. Dobra, to musisz zjeść komplet. Nie mogę Teda wysłać na ekspedycję, bo Mary Jane sama przegra. Jest do dupy. Nie mam jedzenia, część druga. Znaczy to jestem w martwym punkcie. Mary Jane zginie zaraz. Mary Jane zginie zaraz. Nie mamy jedzenia, więc ona zginie. Ted jest oszalały, więc on w końcu ucieknie, jak mu skarpeta tak powie. No i tak się to zakończy. Nie sądzę, by miało się to zakończyć jakkolwiek inaczej. Wody mamy, spoko. Trzeba znaleźć amunicję. A przecież tam leży na półce, co jest. No ale. Jest problem, z którego uważam, że raczej nie wyjdziemy. Mary Jane mówi, że ma się dobrze. Bardzo się cieszę. To dobrze, Mary Jane, że tak mówisz. To na pewno tak jest, skoro tak mówisz, prawda? Bo kobiety zawsze jak jakoś mówią, to dokładnie tak jest. No w ogóle nie inaczej. Tego. Dobra, Tedzik musi wszystko. Tobie dam wodę, bo i takiej tyle mam, że to nie ma żadnego znaczenia. W ekspedycji nie przygotowujemy. Ktoś tam chce wodę. Spoko, mam tyle wody. Tylko dajcie mi żarcie w zamian. No dajcie mi żarcie. Nie dali mi żarcie, no bo po co? No bo co? Dacie sobie radę. O, super. Ted wciąż zachowuje się ekscentrycznie. Wspaniale. Dobra, no może ktoś przyjdzie, da nam chociaż jedną puchę jedzenia. Wymienimy coś. Dzień 21. No zaraz popadamy z głodu. Znaczy no jeszcze chwilę dłuższą, ale też Ted może uciec, więc przydałoby się ogólnie komuś pomóc.
O nie, o tak, super, chcę nam dać butelki wody. No nigdy nie czułem się lepiej. Super, szkoda, że samą wodą nie przeżyję, kolego. Nie jestem mnichem tybetańskim, żeby dać radę. Hazard to paskudny. O, zniszczyli mapę, nie no, wspaniale. Doskonale, Ted, jesteś królem. Jak się z tym czujesz? Kolejna wiadomość od wojska. Użyj kart, których nie masz, dzięki. Ach, Jezus Maria. Przypomniało mi się, za co tak bardzo nienawidzę tej gry. Za każdym razem, kiedy do niej wracam. No to mamy głód. Halo, ja chciałem zadzwonić po fast foody czy coś. Albo dostajemy na głowę. Nie, nie dostajemy na głowę. Mamy poradnik młodego skauta na szczęście. Ale nie mamy poradnika małego grubasa, który by nam pokazał, w jaki sposób zaspokoić głód. Jest to problem. Nie no, super, znaleźliśmy wodę. No nigdy nie czułem się lepiej. Wlewać w siebie tę wodę, może coś z tego wyjdzie. Chociaż nie sądzę. Próbujemy w takim razie. Gimper Challenge skończy się najbardziej okrutnie, jak tylko może skończyć się Gimper Challenge, bo Gimper umrze z głodu, słuchajcie. I to będzie przypał. I to będzie największy przypał w tym challenge'u i największa kara. Dobra, zrobimy mapę. Fantastycznie, może jakiegoś McDonalda na niej znajdziemy. Nie no, tak mówię. Ale o, Mary Jane możemy wysłać. Wygłodzona, super. Ale to Ted zaraz zdechnie, tak nie ma znaczenia. Dobra, wyślijmy ją chociaż na ekspedycję. Jest to tak, że no jem dużo, lubię dużo jeść, ale teraz w sumie jem zdrowo, bo jest redukcja. O, Mary Jane uciekła, zanim wysłałem ją na ekspedycję, cudownie. Dobra, Ted, Gimper, twoja ostatnia szansa, musisz iść na ekspedycję, znaleźć McDonalda, albo KFC, albo cokolwiek innego. Idź w takim razie i zdobądź coś do jedzenia, koniec. Taki to oto smutny obraz nędzy i rozpaczy i głodu, nie chciałem na to patrzeć. Na szczęście Gimper był mądry i zamiast na fast fooda poszedł na siłownię. Niestety był głodny, więc się przewrócił. Koniec. Dziękuję. To nie był zbyt szczęśliwy challenge, przyznaję, ani zbyt długi. 11 minut. Może zaproponujcie coś bardziej realnego do przejścia, tak żeby Rock powiedział: to brzmi realnie, to brzmi sensownie. I wtedy poradzimy sobie dużo lepiej. Dziękuję. Koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem, a także subskrybujcie, by nie przegapić kolejnych. Trzymajcie się ciepło. Cześć.